i w ich przekonaniu rok 39-40 wszystko szło według planu. Co nie było zaplanowane? Te szybkie zwycięstwa niemieckie, to nie było zaplanowane. Znaczy nieprzewidziane było. Przewidziano, że powtórzy się pierwsza wojna światowa i długotrwałe działania wojenne. I po wykrwawieniu się, osłabieniu przeciwników miał nastąpić ekspyt rewolucji i ekspyt oczywiście nie drogą pokojową. Już w latach 90., kiedy otwarto archiwa, stało się jasne, że sowiecki sztab generalny bardzo intensywnie planował starcie z Niemcami. Od 1939 do 1941 roku powstało co najmniej 5 wariantów planu wojny z Niemcami. 3 pierwsze warianty planu, te, które znamy, mogło być ich więcej, były ukierunkowane na główne uderzenie na terytorium Prus Wschodnich i wspomagające uderzenie na terytorium centralnej Polski. Zobacz cały film na www.aha.pl.